Pokaż mi tę spluwę. Piękna, dzięki. Będziemy świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują imponujące wielopiętrowe platformy dashi. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty mistrzów Biła, a także wisienka na torcie Festiwal Teatralny. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WNS News życzy wszystkim udanej zabawy. Udanego Matsuri Night City. A po przerwie, co z tą cyberpsychozą istnieje czy nie? Zostańcie w raporcie. Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Tak, czytałem. Tylko jakoś nie ma tam słowa o tym, że kazałem ci stamtąd spierdalać. A ty nic. Kurwa, ten psychol był jak chodzący czołg. Czemu tak głupio ryzykowałaś? W takich przypadkach wzywamy Max, tak? Cywile byli zagrożeni. Miałam stać i patrzeć, jak ich rozwala. W porównaniu z Maxtakiem wszyscy jesteśmy cywilami. Jak nam dadzą takie wyposażenie jak im, proszę bardzo, zgrywaj bohaterkę. A na razie słuchaj, co mówię i się nie wychylaj, jasne? Jeść! Przecież masz! Idiota! Coś nie tak. Spieszyłeś się, co Maro? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem tego czekania. Dalej. Skończyłeś. I możemy lecieć w terenie. Tak. Dobrze kojarzę?
Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubo. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza Liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Dexter Deshawn. Powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie 2 lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bag go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fikser trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fikser dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Czekam na kogoś. Bo to nie
No to co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. Ah, that's